Ja dałem ci świnie z wielkim lo, bo ceny nic nie rosną. Jedyne co ci mogłem dać, to świnie z wielkim lo. Ja dałem ci świnie z wielkim lo, bo ceny nic nie rosną. Jedyne co ci mogłem dać, to świnie z wielkim lo. Na rolniczym dziale wszystko drogie jest. Hodowałbym świnie, to bym z głodu zdech i takie tuczyłbym. Także witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Z tej strony oczywiście Mietek, ja was witam w serii Bracia Polskiej Farmie. Na wstępie tego materiału, drodzy tutaj widzowie, poproszę was o zostawienie tutaj łapeczki w górę po dzisiejszym materiale, jeżeli chcecie kolejne odcinki z Jasonem oraz fajne na YouTubie. Także łapeczki w górę, nie pożałujcie po dzisiejszym materiałem, bo naprawdę fajny materiał się szykuje, jak widzicie już po tytule. Subskrypcje na kanale oczywiście także nie pożałujcie, bo jeżeli oglądacie nasze odcinki, a brakuje wam subskrypcji na kanale, tak zostawcie subika, a będzie nas więcej, bo lecimy teraz po 36 tysięcy subskrypcji. Jeżeli byś tutaj chcesz być kolejnym, jako 10 tutaj stać subskrybentem tego kanału, to zostaw dzisiaj subika, ja ci na kolejnym odcinku postaram ci się wyświetlić jako 10 stać subskrybentem tego kanału. Napisz tutaj hashtag dzisiejszego odcinka będzie hashtag brat, ja wam przypnę serduszko, no i zapraszam was na grupę na Facebooku. Szwagry Pipcia link macie podany oczywiście w opisie. I teraz tak widzowie, jeden z użytkowników mojego Discorda, no po prostu widz, mamy widzowie tam stworzony oczywiście kanał na pomysły, na odcinki, po prostu napisał takie bardzo fajne, konkretne dzisiaj oczywiście pomysł. Ja pozdrawiam z tej strony oczywiście Halszkę tutaj, dzięki za pomysł. Więc w dzisiejszym odcinku widzowie realizujemy pomysł naszego widza. Mam nadzieję, że wam się oczywiście to spodoba. Jak macie jakieś wy widzowie pomysły, a nie masz ważne się na Discordzie, także zapraszam. Link macie tak samo w opisie do Discorda, zapraszam, możecie pisać tak samo na Discordzie pomysły na kolejne odcinki z Braciem Polskiej Farmy. Widzowie, tak jak wiecie, może ten kto nie wie, bo może po prostu go nie było na transmisji, mordeczko, może nawet cię nie było. Została zakupiona oczywiście nowa przyczepa na gospodarstwo. Mamy oczywiście widzowie tutaj przyczepę, która ma 17 ton pojemności ładunku. Mamy oczywiście widzowie tutaj Metal Tech, tutaj macie DBL12. Przyczepa oczywiście 17-tonowa, idealnie pasuje pod John Deere'a, ale ogólnie nie tylko to się zmieniło. Zmieniło się także widzowie brak silosa na gospodarstwie, sprzedaliśmy oczywiście wszystkie widzowie tutaj nasze zbiory tegorocznych żniw, nie ma nic, tak samo nie ma obornika, obornik sobie wziął na kukurydzę, orka została zrobiona, zostaje nam tylko jedno pole po kukurydzy na ściernisko zrobione obornikiem po tam koło komisariatu policji. Ale to wszystko widzowie się zrobi jeszcze oczywiście na live, na czego was zapraszam, nie wiem jeszcze kiedy, możliwe, że dzisiaj wieczorkiem, jak nie to w niedzielę i takie kolejne dni. Ale co ogólnie widzowie w dzisiejszym odcinku? A, i ze zbioru, który się sprzedali, uzyskaliśmy widzowie 100 tysięcy złotych, także jak macie jakieś pomysły co na kupno, to piszcie w komentarzach, bo myślałem nad nowym ciunikiem Deutsch Farem, a na sprzedaży idzie 40 oraz Zetor Proxima. I co widzę w dzisiejszym odcinku? Tak jak mówię, był pomysł oczywiście o użytkownika Haszka tutaj od widza, żeby po prostu zrobić taki odcinek jak panie Mietko, nie udało się panu otworzyć drzwi u Marka Tomaszewskiego do tajemnicy drzwi, tak więc zrób coś takiego, że jedź na zoomowisko do Jasona, do tych ofiar, gdzie stoją wszystkie auta. Jak pamiętacie, pewnie był odcinek, z którym właśnie mi się nie udało, był to ostatni ten odcinek, zostawiliście 1500 łapek. Ja powiedziałem, że jeżeli tyle zostawicie, to będzie kolejna część tego odcinka, więc dzisiaj wlatuję. No i napisał coś takiego właśnie widzowie, że jeżeli ci się nie udało, to myślę, że pod tym pomysłem, który ci napisałem, myślę, że to się tobie uda. Więc napisał coś takiego, żeby po prostu pojechać na złom, bo tam po prostu Jason zostawił swojego brata w Lublinie, w tym takim różowym Lublinie, w takim czerwonawym, więc napisał: spróbuj ukraść, jak ci się uda oczywiście pojechać, ukraść brata Jasona. Gdy ukradniesz go, schowaj u siebie w shopie tam na górze, gdzie kiedyś miałem pieniądze, pamiętacie? I wtedy właśnie Jason, gdy będzie pojedzie sobie na złomowisko, bo prawdopodobnie będzie musiał widzieć ten tam pojechać, bo on tam codziennie bywa. Więc gdy przyjedzie po swojego brata, bo na pewno będzie musiał widzowie przyjechać po niego, żeby go nakarmić, bo on jest ogólnie widzowie taki chyba niepełnosprawny, takie prosto to jest jego brat niepełnosprawny, także widzowie nim się opiekuje, więc jak przyjedzie, zauważy, że go nie ma, a kto będzie widzowie pierwszą ofiarą, będzie Mietek, czyli widzowie do mnie przyjedzie na gospodarstwo, wtedy będzie widzowie duże zamieszanie, będzie szukał u mnie pewnie prawdopodobnie na gospodarstwie swojego brata, a wtedy widzowie nie będzie mi widzowie nikt przeszkadzał w tym, żeby prosto pojechać do Marka Tomaszewskiego, rozwalić deski oczywiście, siekierą, które mam w BMW, w bagażniku, wziąć z bagażnika,
Wtedy będę miał oczywiście, widzowie, wolną rękę, żeby po prostu pojechać, rozwalić drzwi i dowiedzieć się, widzowie, tajemnicy na Woli Brunowskiej ukrywanego przez Marka Tomaszewskiego, nie? Mówię właśnie, no dokonałem się. A, myślałem, widzowie, że z tyłu za mną jedzie Jason, nie? Myślałem, widzowie, że z tyłu za mną jedzie. No zobaczymy, widzowie. Mam nadzieję, że to mi się dzisiaj w odcinku uda. Jeżeli się uda, to będzie naprawdę, widzowie, super, bo dowiemy się paru informacji, paru tajemnic, które skrywa je Wola Brunowska, a bardziej Marek Tomaszewski, który skrywa jego osoba. Ale czekajcie, bo on tu chyba, widzowie, stoi. Także chyba żeśmy się, widzowie, dojechali już. Czekajcie, bo to stoi ogólnie ta taka duża furgonetka z dźwigiem Jasona. Z tyłu za mną nie jedzie, czekajcie, bo ja taki przestraszony nie wiem, z której strony może wyjechać. Czekajcie, furgonetka stoi tutaj, tu po prawej stronie go nie ma, po lewej tak samo go nie ma. Dobra, widzowie, zajeżdżamy na złom, Już praktycznie nie jesteśmy, ale jakoś go tutaj nie widzę, tylko ta furgonetka, ten dźwig nie patrzy mi tutaj stoi na środku drogi. Nie wiem, co to ma symbolizować, ale coś tutaj, widzowie, za chwilę będziemy chyba mieli. Czekajcie. Zjeżdżamy. Na złom. O, na złom będzie, widzowie, jechał. Dobra, widzowie, póki czas. Dobra, jesteśmy, widzowie, nie ma go. Otwieramy teraz tak, Lubina, tego busa drugiego otwieramy oczywiście, mojego tak samo otwieramy, brat leży, jest, widzowie, brat, on prawdopodobnie po niego przejdzie na 100%. Dobra, widzowie, nie ma czasu, otwieramy jak najszybciej, widzowie, busa, włączamy mod Budziana, otwieramy busa, widzowie, przeładowujemy oczywiście brata z tamtego miejsca do tego, czekajcie, bo zapomniałem otworzyć drzwi. Czekajcie, bo nie się otworzy drzwi, cholera jasna, dobra, otwieramy drzwi, cyk, cyk, przeładunek oczywiście, widzowie, robimy, brat jego, widzowie, tutaj jest, żyje czy nie żyje, dobra. Cyk, elegancko, jest, widzowie, brat, brata zabieramy, teraz tak, jeszcze go, widzowie, nie widzę, że jedzie, ale czekajcie, za chwilę może gdzieś wyjechać, no tutaj z krzaków. Nie ma? Dobra, nie ma, widzowie, na razie czekajcie, ja, widzowie, na razie zajadę tutaj z drugiej strony, żeby w krzaku jadę. Tak to głowa gada coś. Nie ma, widzowie, myślałem, że zajechał, nie ma go. Czekajcie, na razie transportuję się bardziej tutaj w te krzaki, żeby potem mieć wolną oczywiście drogę do ucieczki. Ja w razie czego, że będzie mnie gonił. Dobra, gasimy na razie póki co maszynę naszego Lubina. Jedzie bizonem! Jedzie Jason bizonem! Dobra, zajechał bizonem zajechał, ja bizonem, Riko zajechał. Co się dzieje? Po co tym bizonem zajechał po twojego brata? Na karę mi go chyba zupę przywiózł mu w tym w skrzynce tam. Trzeba obcić głowę, trzeba jeszcze jechać po furgonetkę moją. Dobra, bizona, widzowie, zostały z tego, co ja widzę. Czyli nie poszedł do brata, w ogóle się nie zorientował, że w ogóle Lubin otwarta klapa z tyłu? Chyba się, widzowie, ogólnie nie zorientował, że klapa z tyłu jest otwarta, a to dziwne zbieg okoliczności. A widzicie, co tu się teraz dzieje, a tu teraz bizon sobie stoi. Bizon sobie, widzowie, fajnie jego stoi oczywiście, ty. Wyrwę ci w swoim czasie! A mój Lubin stoi, tutaj widzę paka otwarta oczywiście. No dobra, widzowie, żeby czegoś nie było podejrzeń. Ja w tej chwili zamykam pakę w Lubinie, żeby nie było podejrzeń, że ktoś tutaj był. Że taki osobnik jak Mietek Asfalt z Woli Brunowskiej, potężny gangster tego wszystkiego tutaj. Dobra, Bizon sobie stoi, czekajcie. Bizona mu zgasimy, postawimy go na środku tutaj tego. Ja kiedyś, widzowie, miałem Bizona. Prowadziłem kiedyś Bizona tak, że będę, widzowie, chyba stanie się obsługiwać tym Bizonem, żeby postawić mu do środka drogi. Dobra, furgonetka, widzę, na razie jego nie jedzie, to teraz tak, widzowie. Bierzemy oczywiście, musimy zatarasować mu drogę bizonem, postawimy mu w razie czegoś, będzie jechał furgonetką tutaj. Postawimy bizona na środku drogi mu, żeby nie przyjechał. Zatrzymamy go kawałeczek. To wiecie, to nam to... Czekajcie, bo chyba jedzie. Złoty! To kowania dzisiaj muszę... Nie, dobra, widzowie, nie jedzie. Postawiamy oczywiście widzowie bizona na środku drogi. Dobra, gasimy go. Dobra, to my się widać, że to... Kurde, dasz ci szlak. Kurwa, my się widać, że to troszeczkę nam spowolni pana, że są tutaj morderce. My w tej chwili będziemy sobie, widać, się powoli stąd ewakuować, że tak powiem. Będziemy się powoli ewakuować stąd, że po prostu nas nie zauważy, że to jest brat. O tak, przyjedzie po niego. Będzie myślał, że pewnie mnie tego ukradnie. To pojedzie do nas na gospodarstwo, my w tej chwili zapokojemy go do szopy na górę. Zapokojemy go. Jest brat? Jest, widzowie, brat! Leży tutaj na pace z tyłu w Lublinie. Aha! Co ty teraz sobie tutaj będziesz robił ze mną? Na razie nie widzę, żeby jechał. Czekajcie, bo dziś tego słychać, że jedzie, ale nie wiem, co to jest. Jakieś haczyki postawiali, kurwa, głupki. Czekajcie, chyba, że on tutaj gdzieś jest. On musi, widać, to przyjechać, dopóki on tu nie przyjedzie. Nie, ja złoty może. Jest ten złok.
O, tu jest, dobra. Kacie, gdzie on jest? Ruda! Nie wiem, jego to widzowie nie ma, ja na razie na niego czekam, mówię. Ja nawet dopóki czekam, to dopiero pojadę, dopóki on tutaj przyjedzie, nie? Na razie czekamy na niego. On musi się zorientować, on musi wiedzieć, że to umiesz, że ja go ukradłem brata Jasona, musi przyjechać tu i wiedzieć, widzowie, że ja ukradłem, bo on musi do mojego na gospodarkę, bo jak inaczej zrobimy to? Bo on inaczej się, widzowie, dzisiaj uczepi się jak ten tutaj kleś, widzowie, dupy i będzie czekał na mnie, nie? A on wtedy, wiecie, pojedzie do mnie na gospodarkę, będzie wiedzieć, że to mnie tak asfalt. I będzie szukał mnie na gospodarstwie, a ja wtedy jadę do Marka, tam wszystkiego otwieram klapę i dowiadujemy się, widzowie, prawie informacji. Jedzie! Jedzie! Patrzcie, jedzie! Łopierdol, gdzie jestem tu, jest tu! Ja słyszę, no, czekajcie, bo jedzie, ja uciekam szybko do Lubina swojego, szybko! Jakiś głupki mu bizar postawił się do Lubina. No ty, mocarnie moja, no to tu robi bizą. Ktoś ci przystanął, tak? Dobra, to. Dobra, ten człowiek nie żyje już. A i tak chciałbym na niego nie irytuje, ale dobra. Wiemy tu. A co do furgonetki. I rura koło z tymi moimi butlami, które są w ogóle nie napełnione. Dobra, ale mam nadzieję, widzowie, że on pójdzie tego, po tego swojego brata. Pomocy! Pomocy! Pomóż mi! Wiąże mnie w furgonetce z tyłu! Kolejnego widzowie, jakiego zakładnika, jak widzicie. Pomóż mi! Lera, ja pomóż mi! Nie zabity już jestem prawie! Ja nie jestem w stanie się ratować, młodzieńcza. Da, pomóż mi! Jackson atakuje! Biały dzień! Myśkuwa, myśkuwa, kwiczą mi tutaj! Da! Dobra, kurwa, to musarnie go bierzemy. Dobra, ale niech on, widzowie, bierze i idzie tam, nie? Nie, nie, przecież on, widzowie, będzie go tutaj kosił jeszcze, widzowie, mocarnie będzie odpalać w bizonie. A jeszcze sprawdziłem, gdzie mój brat jest. Brata zamknęło, wtedy zamknęło w fornetce tej Rubina. To nie wiem, gdzie on jest teraz. Gdzie może być? Ach, dobra, czemu to wejdzie? Wejdzie ten organ, bo obecnie się... Cholera jasna, co będzie robił, widzowie? Nie, no chyba sobie żart robi w tej chwili ze mnie. Co, nie włączysz? Pomocy! Weźcie, pomóżcie mi, ludzie! Kurwa, zabij Jackson se! Mocarnią do kombajna! Kurwa. Byś, kurwa, byś się tak, kurde, pyło? To kurwa ci muce. Ja, widzę, przemielił chłopaka, nie żyje. No nie, no. Wyszczeliło, kurwa, ciało. Dobra, zginął już. Sukin syn. Dobra, to lepiej sprawdź lepiej Lubina, nie? To ciało gdzieś wyleciało. Leciało gdzieś. Nie żyje. Ty, brat, żyjesz? Ty, brat. Kurde. Ty, dzwon jest. Halo. Motherfucker, pierdol się, Jayton. Jedzie z moim bratem, kurwa, jedzie na 100, zjadę go człowieka sprzedać do Ameryki Północnej. Jadę go sprzedać na części jako mutanta. Do genetyki, do wywiozę go. Idziemy wziąć, z jakiej jesteście tego pochodzenia, bo chyba z dinozaurów jeszcze, kurwa, epoki. Idziemy sprawdzić za granicę do Ameryki Północnej, do go wywieźć swoje ciało, brata. Rozumiesz? Jedziemy, idziemy na chatę, widzowie, o to chodziło, dobrze! Jedziemy, rura! Gazu tym Lubinem, bo czasu nie ma, jeszcze musimy, widzowie, dzisiaj odkryć tajemnicę Woli Brnowskiej, nie? Oczywiście. Także nie ma czasu, łapeczkę to zarzućcie mi tam, oczywiście tam na dole, łapeczkę po dzisiejszym materiałem, oczywiście musicie zostawić. Będziemy łapać go, no dawaj, bo jadę na gospodarkę, jakby co, dawaj, nie? Na gospodarkę! Idziemy go widzowie zwabić, a wtedy się przydałaby się taka pułapka, żeby jeszcze tego suki syna złapać. Byśmy się dowiedzieli, ale mówię, ten człowiek będzie mi się widzowie przydał, żeby go wywieźć do Ameryki Północnej, żeby widzowie zbadać jego ciało, nie? Do DNA! Do DNA widzowie go widzimy, zobaczymy z jakiej on jest epoki, nie? Bo to chyba z epoki jeszcze dinozaurów chyba pochodzi, te Jasony pochodzą. A zobaczymy zaraz, co się będzie działo. Jak go zapakuje tam na górę, na szopę, to nawet ci nikt nie dowie, że tam jest. Będzie musiał chyba detektywa wynająć prywatnego. Widziałem jego brata, że... Nie, sześciotka moja stoi tutaj! A do czego, kurwa, sześciotka? A ja wiem... Nie byłoby tam.
A czemu też 60 stoi na drodze? Halo, co tu się dzieje? O, zajrzamy. Niepotrzebnie tyłem wjechałem, to jak ja przyjadę przez ten silos teraz? Troszeczkę czasu stracę. Jup, dobra, aj, cholera jasna, mówiłem, że tak będzie. Cholera jasna, dobra, dobra, widzowie, odczepiamy szybko, widzowie, otwieramy pakę. Jup, BMW musi być odpalone, już przyszykowane, tam jest oczywiście siekiera. Jest? A widzieliście, wszystko gotowe mam. Cyk, otwieramy tutaj. Paka się, widzowie, zawiesiła, cały Lubin się, kurwa, zawiesił na silosie, dobra. Jadę na ratunek, panie brat. Szybko, widzowie, niesiemy ciało Jasona. Kukławu czasu nie ma, szybko przednią bramę trzeba zamknąć jeszcze. Jup, otwieramy paka na górze, wrzucamy brata Jasona i... Jup! Dobra, leży, widzowie, zamykamy przednią bramę jeszcze szybko. Nie wiem, którędy może zajechać. To jedzie fest. Dobra, jedziemy rura, widzowie, BMW wsiadam, siekiera w bagażniku, wyjeżdżamy. Prawa, lewa strona, czego nie ma? Tu go nie ma. Dobra, nie ma, wyjeżdżamy tył. Dobra, nie ma. Dobra, jestem na gospodarce jego. Nie ma go tutaj jeszcze. Ja mój brat jest. Dobra, szybko, widzowie, jedziemy, szybko, teraz tak. Teraz idziemy, widzowie, do tego, do... na złom jedziemy, nie? Idziemy oczywiście, widzowie, rozwalić te deski wszystkie. I dowiemy się, widzowie, co dzisiaj skrywa, oczywiście, tutaj jest łąbana marka, to musi stygł na wójt. Jest mnóstwo, rozpiernicza, fura fajna. Kurwa, masz? Ale zostawę Lamborghini, stokin synie. Mój brat. Mój brat idzie do DNA, powiedziałem już, DNA będzie już sprzedawał jego organy, wiemy sprawdzić, jakie są się epoki. Chudzisz jest, tak dłużej. Ja pierdziele żyję, mój brat. O cholera, ja co, znalazł go? Chodź, chodź, idziemy. Kurwa, widzowie, znalazł go, chciałem go wywieźć. Yeah. I tak go jeszcze, widzowie, złapie tego brata, jego Jasona, musimy go, widzowie, wywieźć. Żyjesz jeszcze, trzymał cię, tak? Sokice, ty śpisz, tak? Śpisz, dobra. Otwieramy, widzowie, klapkę, dobra. Nosimy, tylko że, widzowie, tutaj teraz za chwilę im przyjechał. Yeah. Siadaj, brat, na furgonetkę, siadaj, brat, na furgonetkę. Dobra, jedzie chyba tutaj. Siadaj, kurwa, widzimy dzisiaj go sobie. Biorę siekierę. Kurwa, rozjebi dzisiaj te deski, dowiemy się, Marko, tam wszystkiego, co tam skrywałaś. Może to być jeden, on. Dobra, cyk, jep. Działaj. Jep. O, dobra. Czekajcie. Ja, czekajcie, siekiera mi się zablokowała. Kurwa, ścimać była. Dobra, czekajcie, ustawię siekierę na wprost. I jedziemy, rura. Jedzie, dobra. Jeszcze raz. Dobra, widzowie, udało się oczywiście, widzowie, rozwalić tutaj, jak widzicie, deski. Dostały mi tylko i wyłącznie dwie deski. No, one się, widzowie, oczywiście w całości, tylko uratowały się dwie deski. Reszta trzy, oczywiście, widzowie, reszta trzech tutaj, widzowie, desek została rozwalona w drobny mak. Dobra, widzowie, teraz tak. Najważniejszy moment, oczywiście, wchodzimy, zobaczymy, widzowie, co teraz się znajduje w tych drzwiach. Patrzymy, widzowie, co się znajduje w tym pokoju. Czekajcie, nie wiem, czy byś nie przyjechał. Teraz tak. Tutaj nic nie ma. Czekajcie, w środku, widzę, jaka skrzynia jest. Czekajcie, widzę, wchodzę do środka, drzwi się otwierają oczywiście. Jakaś, widzowie, skrzynia jest, ale co to jest? Czekajcie. O cholera, przyjechał, widzowie, nie jestem w stanie tego otworzyć teraz. Czekajcie, zamykam. Brat, wysiadamy, chodź. Kurwa, cholera, widzowie, jak on to przyjdzie do tego pomieszczenia, żeby to nie przyszedł tego pomieszczenia, zobaczysz, że deski są zniszczone. Co to się dzieje? To jest to grawa. Cholera, jasna, widzowie, przyjechał. BMW, co to tu BMW robi? Jep, bramy się otwieramy. Czekajcie, schował się tutaj obok, w tym pomieszczeniu. Ucieknę mu, wiecie jak? Otworzy drzwi, zobaczy, że jest skrzynia. Ja wtedy wyjdę, On podejdzie bliżej skrzyni, ja po prostu wyjdę tutaj drzwiami. Zobaczycie, patrz teraz, on tu wejdzie do środka mi. Nie zobaczy. Zawrócisz, żeby potem gonić go. Dobra, czekajcie, pojechał. Ale tu tylko, widzowie, chyba na chwilę pojechał. Muszę zawrócić, zawrócić. Bramę zamknął, nie zdąży, widzowie, bramę otworzyć. On musi mieć bramę otwartą, ale brata dostawił. Cholera jasna, widzowie, jaka skrzynia jest, ale nie wiem, co się może, widzowie, w tej skrzyni zanować. No nie posiada, widzowie, klucza. A klucz może, widzowie, za ten dywanem z tyłu niego w domu. W tym sejfie może. Ale ci skrzynia, ktoś tu skrzyni, ale ktoś tu jest, ktoś mi śledzi. Jedzie. Kurwa, bramę muszę odwalić. Dobra. Dobra, czekajcie, teraz tak, mówiłem. Ja się schowam tutaj, on wtedy wejdzie, nie zauważy, nie będzie się, widzowie, rozwijał. Tylko sprawdzi, czy jest skrzynia i ja wtedy wyjdę. Chodź, brat, idziemy. Chodź. Kurwa, idzie. Trzymaj, pilnuj auto tutaj. Dobra? Dobra. Jep.
Ja idę do Marka tam przez gel, czy z chałupie. Gdzie go tam postawisz na maskę? Dobra, teraz co? A to gdzie ja mam w środku? Kurwa, w tym był siekierka. Kurwa, te drzwi zobaczcie rozwalone. A gdzie to rozwalone drzwi są? Idzie. To jest takie rozwalone, ja idę tam tutaj zobaczyć. A i tak, mówię. Wszystkie sprawdzimy drzwi, sprawdzimy czy tutaj jest coś. Wiem, ktoś to grał, to ktoś to grał, tylko nie wiem to. Ty. Nie ma nikogo, jakaś torba jest. Pozamykamy. Jaka torba? A, widzę, w drugim pomieszczeniu jest. Kurde, zablokowałem się. Dobra. W drugim pomieszczeniu jest, w tym pierwszym. Tu, kurwa, co to jest deski rozwalone? Deski rozwalone. Zobaczył deski. A tu też zamknę się, kurwa, jak było. To kurwa, czy coś tu kurwa chodziło? Tam kurwa postawiłem, to zostawiłem coś kurwa tam. No kurwa klucza tam, klucz był kurwa jakiś. Nie, klucz mam za tym, no dobra, tam schowany, to jest dobrze. Słyszeliście? Tylko czego tutaj kurwa jest ten? Słyszeliście? Deski wyrwane, ja tu deskami kurwa zabiłem deskami. Słyszeliście, witam? Tu ładowo, kurwa, dobrym przykieresku. Jest klucz do tego tutaj całego sejfu. Tej skrzyni. O kurwa. Czemu otwarte są drzwi? Klapka się otworzyła, Dzień zawodzi, dzień szangerula! Czemu tu nic nie ma? Zioła, prawdziwa skrzynia jest! Gdzie skrzynia jest? O cholera jasna! Gdzie skrzynia, kurwa, coś tu dało? Nie w tę klapkę! Aaaa! Kurwa, ściwaj za dnie, ryża, zaczę do się drzwi! Kurde, syj pierdolony, kurwa, państwo, osrani matku, kurwa, dobra, w tym czasie! Nara, kurwa, tego brata bierzemy! Nie, mój brat! Kurwa, tego brata zamorduje, co kisina teraz! Jeb, kurwa, ta dwukółka, nie, czekajcie, muszę gdzieś podpiąć dwukółkę jakoś! Za nią wejdzie, bo na razie widzę co drzwi tego, zaciśnięte, za chwilę widzę, otworzą się drzwi. Czekajcie, tu pakujemy go. Jeb! Kurwa, zablokowałem się, gdzie jest moja skrzynia? Jest, on na oczy nie widzi, widzę, ten skrzynia normalnie stoi. Dobra, jedziemy szybko! Podpinamy tutaj przyczepę! Uwaga, uwolnił się, dobra, zawracam! Po bramę co otworzyć jeszcze! Rozjadę go zaraz. Dobra. Jurat. Rad. Ale skrzyni nie wziął. Skrzyni nie wziął. Nie dałem rady widzowie, nie dałem rady skrzyni wziąć. Rad. Widzisz? Dobra, załaduję cię na logazik. Kurwa, jedzie, idzie! Kurwa. No jedź! Chodź, brat. Jep. Tu są cię. Ty uciek mi! Jedź, bo czasu nie ma! Siadaj, brat! Siadaj! Na maskę, jeb! Rura! Kurwa, zbroję moje braty pojechał! Kurde! Jaaa, spierniczył mi! Moje auto! Nie moje auto, nie bez auto zostaliśmy, bracie! Aaaa! Skrzynię, kurwa, chuje, muszę pindalać tę skrzynię, muszę załadować ją! Odpocznij się tutaj. Ja idę po auto, odpocznij się tutaj. Czemu się przewracasz, co się z tobą stało? Jesteś pijany? Pocznij się tutaj, ja ci po ciebie przejdę, rękę daj tutaj na pomnik. O. Dobra, leż się tutaj, ja idę załatwić transport. Ty. O, ciekawe co tacy teraz kurwa w wodzie leżą, ale dobra. Teraz widzę tylko brata, trzeba się ukraść. Skrzynię widzowie mamy. Tam jest widzowie skrzynia, ale kluczy są u niego w domu, sam powiedział tak. Transport trzeba załatwić. Brata widzowie bierzemy do tego, na organy sprzedamy go, na DNA, powiedziałem już. Musimy go sprawdzić. A? Na powoli widzę, żeby nam brat nie upadł. Palamy. Ja go widzę, chyba zgubię go. Tak, widzę, go zgubię, bo nie jestem w stanie go zapakować. Nie, ani do bagażnika, ani jak. Nie mam jak widzę, go zapakować. No za dużo widzę, jest tutaj.
Dobra, będzie się trzymał, widzowie. Ty, gdzie on jest? Ty, brat, gdzie ty jesteś? Chyba nie trzymał się. Ja też zostawiłem go. O, tam jest szpicer, łapiemy go. Ura. Dobra, trzyma się, brat! Jedzie ciunikiem! O, cholera jasna. Które pobudniaje, choć moja ciężarówka jest. Tam jest. Jedzie? Stoi na razie, dobra. Jaki dym! Gdzie on jedzie tym pędzierowcem? Co się dzieje? Opierdolę, nie jedzie! Dobra, urwę ci łapę i uwywalę do góry, ty motherfucker, dorwę ci motherfucker, aaa, kurwa iście! Ciem do tej wody. Dobra. A powoli, żeby nie spadł, dobra. Gdzie on radzi, pomóżmy, jest do lasu, chyba wiezie mnie, nie! Czekajcie, musimy go gdzieś tutaj schować, tylko nie wiem gdzie jeszcze. Jedzie! Kurde! Na powoli, widzę, musimy jechać powoli, żeby go nie strącić. Gdzie go widzowie schować teraz tutaj gdzieś? Jedzie! Muszę go dorwać dzisiaj. Czekajcie, powoli. Powolutku, o, dalej jedziemy. Jedzie to. To jest pójdę, jedzie to. A, kurwa, nie dorwę go już. Kurwa, zdycha ten samochód, rozwalaje. Dobra, czekajcie, żeby go dosłować. Tutaj widzę, skręcimy. Tu, zajedziemy elegancko. Gdzie pojechał? Zniknął. Po prostu chyba pojechał. Czekajcie, tutaj. O, tu go widać schowamy. Tutaj myślę, widać, że to będzie odpowiednie na to miejsce. Dobra, widać, bierzemy brata jego. Stawimy go, widać, tutaj, o. Tyk. Dobra, elegancko. Ty, dorwę ci, motherfucker, Grzeszku! Ty, sukinsynie, brata ukradłeś mnie! Gdzie on, brat, sukinsynie? Już mam cię, sukinsynie! Brata już swojego nie ma! Gdzie on jest? Dobra. Jedziemy, widzowie, uciekamy. Uciekamy, widzowie, stąd, jak najszybciej. Dobra, widzowie, elegancko. Możemy gasić BMW? Widzimy teraz tak! Teraz tak, mamy oczywiście skrzynia, jest, widzowie, w środku jest skrzynia. Nie mamy klucza. Ale klucz powiedział, widzowie, że jest prawdopodobnie u niego w domu, nie? Prawdopodobnie, widzowie, jest u niego w domu. Jacy bracie. Jeżeli wam się odcinek podobał, pamiętajcie, stawcie łapeczkę w górę pod dzisiejszym odcinkiem. Oczywiście subika na kanale, tak samo na kanale. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, zostaw subika, łapeczkę w górę. Napisz tutaj hashtag dzisiejszego odcinka, będzie hashtag brat. Ja mam szybne serduszko, jednak widzowie, z domu swojego brata. Także trzymajcie się, do kolejnego odcinka i naura.